Trzecia już teraz dobiegła, mamy trzy panie. Raz, raz, raz. Posiedzimy. Tak, mamy na mecie kolejną grupę osób. Pan Dariusz Żuta, Nowy Tomyśl, obywatelka Ukrainy, pani Natalia Batrak, a także Dawid Zbanowski i kolejna obywatelka Ukrainy, pani Katia Luna Tasiu. Jest połowanie, nie? Połowa. I kolejne osoby mijają połowę trasy. Przemysław Nowak, Opalnica, Szymon Kukuła, Oborniki, Monika Brzozowska, Krzepice, Michał Szczepaniak, Mosina i Piotr Przewoźny Bóg. Natomiast teraz minął półmetek pan Adrian Zeidler z Grodziska Wielkopolskiego. Tomasz Lidner, Bóg, Salomir Szudlarek, Przyprostynia i kolejna osoba, czerwona koszulka, Adam Badyna z Buku. Przemysław Woźny, Michał Rzepko, Karolina Habros, Poznań. I kolejne osoby mijają imię mety, Karol Śrutała, Piotr Brzy, Mateusz Kędzior oraz Adam Stalicki. 20 minut, 20 minut. I mamy kolejnego biegacza po 20 minutach, 15 sekundach. Kolejni zawodnicy: Maciej Maniecki, Tomasz Myśniewski, Poznań, kategoria plus, 50+. Pan Dariusz Iwaszynek, Aleksander Szymański z Lubonia oraz Marian Szymański z Łuku. A zaraz za nim Bogdan Kuliński, Głogów. I kolejna grupa trzech biegaczy ze Zbołszynka. Nie wygląda jak w końcu. Prawie. Ale
No się będę mógł zobaczyć. Czyli te dziewczyny wiedzą o co chodzi, tak? Nie, to nie wiedzą. Panie, jak którym się pytałeś? Nie, te dziewczyny z góra przyszły, tam za mały. Czy się zbierasz tutaj? Nie, bo ja przyjąłem tutaj od wody, kiedy jeszcze będę. To jest taka dziewczyna. Czwórka, ta co w biurze. Tam już tam. I połowa dystansu za kolejnymi biegaczami. Jacek Plak-Marcinkowski, Opalnica, Szymon Moszak, Nowa Sól, Grodzisz Wielkopolski, Adrian Miller i troje zawodników z Opalnicy, Sławomir Skotarek, Radosław Gruza, Tomek Peś, a także Andrzej Niemiec, Skopanek. No, pewnie tak. Kolejne osoby mijają półmetek. Marlena Fitner, Polewicze Daniel Bagnicki-Bóg. Bartosz Szyszyła, Ujazd, Iza Mikołajczyk, Poznań, Tomasz Czajak, Szynki, Patrycja Pawlak, Polewicze,
Zanna Brembor, Nowy Tomyśl, Zaneta Mejz, Felix Buk i Dariusz i Mariusz przeszła porażeń. Kolejne dwie osoby. I pan Mariusz Adamczak zakończył udział w dzisiejszym biegu. Mariusz Adamczak. Zapraszamy po odbiór medalu. Panie Mariuszu. Halo, tu nie przechodzimy, kamera nagrywa, tak się kolejna osoba, Urszula Chodkiewicz Poznań. Kolejnych trzech uczestników, Katarzyna Bartkowiak, Małgorzata Bawer, Michał Kulczyk, Maciej Wol z Lubonia, Mija Płumetek, Sebastian Latajczak z Buku, Agata Króliczak do Bierzyna i Magdalena Piotrowska z Buku. Reprezentantka Panieńskiego Klubu Biegacza, pani Romualda Janowicz, także mija Płumetek naszego biegu. Piotr Bartkowa z Gwiazdiska Wielkopolskiego po 28 minutach mija. Półmetek tak samo, pani Małgorzata Strugała oraz Dorota Strugała. Jeden drugiego nie chciał wyprzedzić, bo by miał kłopoty w domu. Mija także metę pani Elżbieta Morka, panica Łukasz Ratajczak z Kal. Czasy to są poniżej 30 jeszcze minut na 5 km. Za pewnie momencie powinniśmy poznać zwycięzcę tegorocznego biegu. Kolejne osoby, Dorota Kaczmarek, Kamila Zimna, Joanna Górnowicz, Błażej Czekała. I mamy zwycięstwo. I mamy zwycięzcę tegorocznego biegu. Drugie trzecie patrzymy. Pan Mikołaj Juchimczuk wygrywa tegoroczny bieg Księcia Mieszka I. Obywatel Ukrainy, mieszkaniec Leszna, Achilles Leszno, klub sportowy, który reprezentuje. Gratulacje, wynik. Poniżej pana, pół godziny, 10 kilometrów, naprawdę wielka sztuka, wielkie gratulacje i zapraszamy na dekoracje po biegu.
No i kolejnych dwóch zawodników zakończyło nasz bieg. Paweł Olinik, obywatel Ukrainy, reprezentant klubu Ismat Team i Dymitro Musiaczenko, mieszkaniec Leszna, a także obywatel Ukrainy Achilles Leszno, klub, który reprezentuje Achilles Leszno. Na mecie Karola Kazikowskiego, Poznań, ASIC, Paul Brunner, Polska, 33-45, kategoria M16. Stefanowicz wygrywa w kategorii Open. WKS Grunwald Poznań. 34-34 to czas najlepszej kobiety w drugim bukowskim biegu Księcia Myszka. No i kolejna kobieta zameldowała się na mecie. Natalia Batrak, Markowa, 36-22 to czas drugiej pani. Mamy także trzecią, Katarzyna Tasiuk,
Achilles Leszno 36-42. Biegają kolejni panowie Grzegorz Jezierski, Adam Dzimała, Dariusz Ruta, Nowy Tomyśl, Dawid Granowski, Poznań. Czasy w okolicach 37 minut, poniżej 37 minut. Natomiast następni zawodnicy już biegają z czasami powyżej tych 37 minut. Marek Kucharzewski, Grodzisk Wielkopolski, Leszek Langowicz, Opalenica. Witamy na mecie Michała Szczepaniaka z Mosiny, Springer Runners, klub sportowy. Czas oficjalny 37:57. Co jest? Zapraszam. Dwunasty na mecie Szymon Kukuła z Obornik, natomiast czwarta kobieta Monika Brzuchowska w epice. Przemysław Nowak, Opalinski klub biegacza. 13 miejsce, 38-48. 38 minut, 48 sekund. No i 14 wśród kategorii męskiej, Adrian Zeidler, Grodzisk Wielkopolski. Czas jeszcze poniżej 40 minut, 39:12. 15 mężczyzna na mecie to Sławomir Szudlarek z Przyprostyni, TKKF Łabędź, 39:23. No i mamy reprezentanta Puku, Piotr Przewoźny, 39:33, bardzo dobry wynik. Piąta kobieta na mecie, Karolina Habros, Poznań. I kolejni biegacze wpadają na metę, Tomasz Lidner, Buk. Reprezentant Bukowskiego Klubu Biegacza oraz Adam Babina, także Bukowski Klub Biegacza. No, 19 jest Karol Ślotała z Otusza, także granica 40 minut. Dawał nie w tą stronę. Zdobyta. I chipa oddaj od razu. Adrenalina. Mateusz, witamy Mateusza Kędziora. Uciekasz w drugą stronę, tam jest picie. 40. 3,13. Ale kibica, nie? Dziękuję. Gratulujemy biegaczom, którzy już ukończyli. I witamy na mecie Piotra Zięcha z Wągrowca. Czas brutto 40:32. Natomiast 22 miejsce wśród mężczyzn Sławomir Kaniuk, Grodzisk Wielkopolski. Grupa biegowa Wielkopolscy Biegacze. Czasy około 41 minut. No i kolejni biegacze
kończą. Przemysław Woźnik, 23 wynik, Adam Stawicki, miejsce 24, Damian Kolecki, 25, 6, Szurpanie, Sylwia Kolecka, Wezboszynka, 27, Marcin Smucz, Nosiny i 30 z 28 numerem zamyka Maciej Maniecki, 29 Tomasz Leśniewski. A trzy. Gratuluję, panie Marianie, dziękuję bardzo. Sławek Szybyś, 35 Łukasz Andrys, 36 Grzegorz Czyfla i 37 Grzegorz Bader. To są wyniki w okolicach 43 minut. I kolejna kobieta, numer 8, numer 99, ale 8 wynik. Gabriela Marika, Szymon Moszak, 38 wynik wśród panów. Numer startowy 197, Nowa Sól. Witamy na mecie Adriana Millera, Piotra Musielaka, Dariusza Lubaszniaka, Mateusza Konradkowicza i Tomasza Peś. Wyniki w okolicach 44 niespełna minut. Gratulujemy. Witamy na mecie pana Wojciecha Dargosza, Andrzeja Mimyta.